Crossover to taki samochód, który nie bardzo wie, czym jest i do czego służy. A może to klienci wszystko chcą w jednym, jak szampon Wash & Go. Zapraszam na test Citroena C5 Aircross. Jak bardzo C5 Aircross podobny jest do C4 Cactusa, który dał początek stylistycznej rewolucji w Citroenie? Porównaj wybrane samochody w autokatalogu Samar. Do wyboru efekt widmo, foto suwak, konfigurator. Darmową aplikację Autokatalog Samar możesz pobrać ze sklepów Apple i Google. Linki w opisie pod filmem. Citroen C5 Aircross to oczywiście crossover, więc nie sugeruj się C5 w nazwie. Z modelem Citroena z segmentu D nowy samochód ma niewiele wspólnego, to nie jest kontynuacja. C5 Aircross może być najwyżej alternatywnym następcą C5 Kombi. Gdzieś na początku XXI wieku ktoś w koncernie PSA zorientował się, że klienci naprawdę nie wiedzą, czego chcą i zamiast, jak zaplanowali to sobie Francuzi, masowo kupować C3, C4 i C5, wybierają dziwne twory konkurencji. Historia Citroena pokazuje, że nad kluczowymi modelami firma jest w stanie pracować nawet kilkanaście lat, jak to miało miejsce w przypadku modelu GS. Ale o ile w powojennej Francji klienci pili wino, jedli bagietki, nieświadomi czekających ich wspaniałości, o tyle w XXI wieku nie było czasu i PSA wyciągnęło rękę po pomoc do Mitsubishi. Najpierw Outlander został przebrany za Peugeot 4007 i Citroena C-Crosser, a następnie ASX pojawił się na wybranych rynkach, odpowiednio jako 4008 i C4 Aircross. Operacja powiodła się mniej więcej tak samo, jak obrona Francji przed Niemcami w 1940 roku. Citroen wyciągnął wnioski i stopniowo zaczął zastępować tradycyjne modele w gamie ciekawymi C4 Cactus, C3 i C3 Aircross. A teraz do gamy dołącza C5 Aircross, który gabarytami plasuje się gdzieś między C4 Picasso a Grand Picasso, jest trochę większy od Peugeot 3008, podobnych rozmiarów co Volkswagen Tiguan Allspace i nieco mniejszy niż Honda CR-V. Takie powierzchowne porównanie nie mówi nam wszystkiego, bo na przykład z tyłu C5 Aircross ma trzy indywidualnie przesuwane fotele i są one teraz odsunięte maksymalnie do tyłu. Jak na auto z ponad 270-centymetrowym rozstawem osi, jest tu zaskakująco mało miejsca na nogi. Nie bezwzględnie mało, ale spodziewałem się więcej. Być może Citroen chroni w ten sposób model C4 Space Tourer, dawniej Picasso, przed skanibalizowaniem. Rozumiem, ale jednego portu USB nie rozumiem. Jeśli chcesz wykorzystać całą przestrzeń bagażową, fotele musisz złożyć od strony kabiny pasażerskiej. Za to potem wystarczy podejść do bagażnika, machnąć stopą pod zderzakiem. Chwilę to trwa, zanim klapa zacznie się podnosić, więc nie machaj drugi raz, bo wtedy się zatrzyma. I co teraz? O, i teraz się otworzy. Pojemność bagażnika to 580 litrów bez dojazdowego koła zapasowego lub z przesuniętymi do przodu fotelami. Jest gniazdo 12-woltowe, haczyka na siatkę z zakupami brak, za to z opuszczoną podłogą tu zmieści się spokojnie na sztorc walizka samolotowa. Półka jest dwuczęściowa. Wyłaś? I ta część zmieści się pod podłogą. O, proszę. Idealnie. Ale z drugą częścią jest pewien problem, ponieważ jest bardzo szeroka i nie wejdzie tam ani wszerz, mimo że tu są takie dwie kieszenie jeszcze z boku, ani nawet na ukos. Jest po prostu za szeroka. I to jest głupi błąd.
Za kierownicą siedzi się wysoko. Citroen nie poszedł drogą Peugeot i nie zmniejszył kierownicy. Dzięki temu nie ma takiego tłoku po lewej stronie, gdzie za kierownicą musi zmieścić się joystick do tempomatu, włącznik kierunkowskazów i manetka do zmiany biegów. Przycisków do ustawiania tempomatu nadal nie widać, ale przynajmniej teraz mam miejsce, żeby na ślepo naciskać wszystkie, w nadziei, że w końcu ustawię prędkość i dystans do poprzedzającego pojazdu. Zegary są wirtualne. Nie lubicie tego rozwiązania i gdyby patrzeć na nie przez pryzmat niemieckich aut, poniekąd Was rozumiem. Po co zmieniać analogowe wskaźniki na ich cyfrowe odwzorowanie? Ale PSA idzie inną drogą. Różne motywy nie ograniczają się tylko do zmiany barw. Zmienia się cały układ, cały rodzaj wyświetlanych informacji, a do tego jest jeszcze tryb indywidualny, który mam wrażenie można skonfigurować lepiej niż w Peugeot 508. W takim BMW czy w Volkswagenie zegary od zawsze były takie same. Może z wyjątkiem niefortunnego dla Volkswagena początku XXI wieku, kiedy ktoś uznał, że niebieskie podświetlenie to świetny pomysł. Ale Niemcy nie mają tu nic ciekawego do zaoferowania, co znajduje odzwierciedlenie w szacie graficznej deski rozdzielczej niemieckich aut. Z kolei Citroen słynął z tego, że miał najdziwniejsze zegary i oprzyrządowanie, jakie można sobie wyobrazić. Na przykład wspomniany przeze mnie GS, którego naprawdę projektowano chyba z 15 lat, miał prędkościomierz przypominający wskaźnik wagi łazienkowej. Taki pod szkłem powiększającym, żeby było widać wagę bez schylania się. I nowoczesną interpretację takiego prędkościomierza uwzględniono tu na szczycie w każdym z motywów. Gdyby nie wirtualne zegary, Citroen nie mógłby sobie pozwolić na takie nawiązanie. Poza tym jest duży chłodzony schowek pod podłokietnikiem, przeciętnych rozmiarów i nieforemny schowek przed pasażerem, półka na smartfona z gniazdem USB i 12V, przeciętnych rozmiarów kieszenie w drzwiach. Obsługa systemu inforozrywki to osobny rozdział w książce dla adeptów zabaw sadomaso. Mam wrażenie, że oprogramowanie pisano pod C4 kaktusa, a potem zaczęto je rozbudowywać, zamiast napisać od nowa. W związku z tym znalezienie bez instrukcji, np. ustawień trybu indywidualnego wirtualnych zegarów, zajmuje dłuższą chwilę. I jeszcze ta nieszczęsna obsługa klimatyzacji, która wymaga przyciśnięcia dwóch przycisków. O! Teraz wyłączę. Nie przeszkadza mi to tak bardzo, jak zastosowanie w Citroenie innych przycisków niż w Peugeot. Zamiast fizycznych przycisków lub choćby haptycznego panelu, oba są w Peugeot 508, tu mamy ten płaski panel, na którym są jakieś piktogramy, które ja na ślepo dotykam. Powodzenia z trafieniem podczas jazdy. Do tego diody sygnalizujące, czy dana funkcja została uruchomiona, czy nie, są słabo widoczne, szczególnie kiedy świeci ostre słońce. Do wyboru dwa diesle i dwa silniki benzynowe o pojemności od 1,2 do 2 litrów i mocy od 130 do 180 koni mechanicznych. To jest mocniejszy silnik benzynowy, czterocylindrowy o pojemności 1,6 litra. Ten silnik dostępny jest tylko z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Mocniejsze silniki są z automatem, słabsze z manualną skrzynią biegów. Byłem mile zaskoczony kombinacją 8-stopniowego automatu i jeszcze mocniejszego silnika 1.6 w Peugeot 508. Citroen C5 Aircross też daje radę w codziennym użyciu. W okolicach lewarka dźwigni zmiany biegów, gdzieś tu są dwa przyciski Eco i Sport. Tego pierwszego nie widać, a tego drugiego... Właściwie... Czy on coś robi w ogóle? No nie, właściwie nie robi, nie ma sensu z niego korzystać. Dynamika tego silnika jest stosunkowo zadowalająca, szczególnie jak na gabaryty samochodu. Ten samochód jest absolutnie ok. Czas od 0 do setki to 8,2 sekundy, średnie zużycie paliwa to około 8-9 litrów na setkę. Tę wartość można utrzymać przy prędkościach autostradowych, byle jechać płynnie, inaczej 53-litrowy bak szybko wyschnie.
Według specyfikacji, niezależnie od wersji wyposażenia, C5 ma czołową szybę pokrytą akustyczną folią, ale w trasie hałas wiatru daje się we znaki. Na pewno nie pomaga kształt samochodu. Za to w standardzie C5 Aircross ma system awaryjnego hamowania. W zależności od wersji wyposażenia, adaptacyjny tempomat jest opcją lub w standardzie. Można też zamówić system Grip Control, czyli dodatkowe programy ESP ułatwiające poruszanie się w nieco trudniejszym terenie. Ale pamiętaj, to nie jest napęd na wszystkie koła. Tego C5 Aircross nie ma. Z materiałów udostępnianych przez producenta wynika, że nawet wersja hybrydowa nie będzie miała napędu na wszystkie koła. Z nietypowych opcji jest Connected Cam, kamera rejestrująca sytuację na drodze, automatycznie zapisująca wypadki. Kamerę można wyłączyć, można też nią robić zdjęcia i dzielić się nimi w serwisach społecznościowych. Marzyłem o tym. Fotele są bardzo wygodne, a dodatkowo można je wyposażyć w funkcję masażu. Widoczność podczas jazdy jest niezła, gorzej przy parkowaniu, gdzie długa, wysoko zakończona maska utrudnia orientację. Niby jest kamera 360 stopni, ale 360 to ona jest głównie z nazwy. Podobnie jak w innych autach koncernu PSA, kamery są tylko z przodu i z tyłu, a brakujący obraz pojawia się w miarę jak samochód cofa. Ale najciekawsze zastosowane w Citroenie rozwiązanie to zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi. Co to znaczy? Znajdujące się po obu stronach amortyzatora ograniczniki pozwalają uniknąć dobicia przy skrajnym skoku zawieszenia, a w normalnych okolicznościach skok zawieszenia jest o wiele większy, dzięki czemu samochód jest bardziej komfortowy. Aircrossem pojechałem do Poznania, gdzie Land Rover urządzał taką krótką prezentację Evoque'a i po mieście Aircross był wygodniejszy. Drzwi zasłaniają progi, więc nie ma problemu z pobrudzeniem nogawek przy wysiadaniu z samochodu. Ale uwaga, często słyszę, że ktoś jest już starszy, więc SUV to dla niego, dla niej świetny wybór, bo łatwiej wsiadać i wysiadać. Niekoniecznie. C5 Aircross ma blisko 22-centymetrowy prześwit i na przykład moja mama, osoba niska, z tego samochodu już praktycznie musi wyskakiwać, co w jesieni życia nie jest wskazane. Zwróć na to uwagę, zanim wybierzesz Aircrossa lub dowolnego innego SUV-a, zamiast na przykład kaktusa. Niedawno jeździłem horrendalnie drogim Peugeot 508. Prawie 220 tysięcy złotych za niewątpliwie ciekawy designersko i komfortowy, ale umiarkowanie praktyczny samochód, który dzieli z C5 Aircrossem wiele podzespołów. Bogato wyposażony, testowy egzemplarz C5 Aircross kosztuje niecałe 150 tysięcy złotych. Nawet gdyby dodać parę elementów, których w Aircrossie brakuje, a były w 508, uwzględnić gorsze wyciszenie Citroena i wziąć poprawkę na adaptacyjne zawieszenie w Peugeot, nadal trudno mi znaleźć uzasadnienie dla kilkudziesięciu tysięcy złotych różnicy. Po prostu C5 Aircross jest dobrze wyceniony. A co Ty sądzisz o Citroenie C5 Aircross? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.